Przede wszystkim gratuluję zespołowi z Koszalina zwycięstwa. Końcówka była emocjonująca, zdecydowała ostatnia akcja. Tyle mam do powiedzenia. What can I say about the game? We start of the game, we didn't start very well, but we keep fighting, keep grinding in offense and defense. And it was not our day, obviously, today, but we keep fighting and put ourselves in position that one ball decides about the game. I don't know what to say else. Maybe better I don't talk so. Toruń jako lider na pewno postawił trudne warunki. Bardzo dobrze zagrali, myślę, że tą końcówkę, tą czwartą kwartę, którą wygrali. Na pewno był to ciężki mecz dla nas osobiście. Najważniejsze, mówię, cieszymy się ze zwycięstwa ciężko wywalczonego, bo naprawdę do ostatniej setnej sekundy, można powiedzieć, walczyliśmy o to zwycięstwo. Myślę, że wszyscy zagrali tak, jak trener chciał, tak jak mówił, uczulał nas od ostatnich dwóch dni, że mamy zagrać na 150% swoich możliwości, grać szybką koszykówkę. Myślę, że wciągnęliśmy też przy końcówce trochę w końcu kibiców i poszło. Najważniejsze jest zwycięstwo, cieszymy się, teraz mamy napięty terminarz, idziemy dalej. Zapominamy generalnie o tym meczu. I myślę, że jutro i teraz jest kolejny mecz przed nami. Dziękuję. Życzenia wszystkim kobietom, które były dzisiaj na meczu, wszystkim kobietom z Koszalina i które z całej Polski, którzy nas tu oglądają. Wszystkiego najlepszego z okazji dla kobiet. Co do samego meczu, był to ciężki mecz dla nas. Po zmianie trenera mieliśmy mało czasu, żebyśmy jakby ochłonęli po tej zmianie. Dwa dni to wiadomo, że nie zmieni się za dużo. Staraliśmy się grać szybko w tym meczu. I w pierwszej połowie naprawdę ta koszykówka wyglądała fajnie. Przynajmniej u mnie z boku, ale myślę, że wynik też pokazywał to, że dobrze w to funkcjonuje. W drugiej połowie już mieliśmy kilka problemów, ponieważ oni zamieniali krycie z Nelsonem na końcu i trochę musimy to dopracować. No. Wiadomo, zwycięzców się nie sądzi, ale ja to jeszcze jestem 3 minuty do końca i jak prowadzimy tam, już nie pamiętam ile, i trochę przespałem, powiem szczerze, tą końcówkę. No mówię, no ale to każdy uczy się na błędach. Fajnie, że wygraliśmy, bo jeśli byśmy przegrali, to zapewne bym nie mógł spać przez najbliższe 5 dni. A tak to wygraliśmy, cieszę się bardzo, gratulacje dla zespołu, dla wszystkich chłopaków, którzy dzisiaj oddali serce na boisku. Mówię, to na końcu wszyscy będą mówili o tej sytuacji, że Stelmicz to 2 wolne, ale tak naprawdę rzuciliśmy 82 punkty, tak jak tutaj wcześniej pan redaktor pytał, my cały ten mecz jakby byliśmy na prowadzeniu, to Toruń nas gonił, to lider nas gonił, a my dowieźliśmy to zwycięstwo do końca i w końcówce jakby w tej najważniejszych momentach pokazaliśmy, że potrafimy grać końcówki. I gratulacje jeszcze raz dla całego zespołu. Dziękuję.